Prawdopodobnie wiesz, że wiele milionów lat temu na Ziemi dominowały gigantyczne jaszczurki. Co więcej, pierwsze ssaki były bardzo małe i dopiero wraz z końcem ery dinozaurów wśród zwierząt stałocieplnych zaczęła występować różnorodność. Zgodnie z oficjalną historią ludzkości, pierwsze humanoidalne stworzenia pojawiły się zaledwie 2,5 miliona lat temu. Więc czym jest ten starożytny palec, który datowany jest na 100 milionów lat? Obejrzyj film do końca, by się tego dowiedzieć. Zasubskrybuj również nasz kanał, znajdziesz tam wiele więcej ciekawych znalezisk archeologicznych. Tajemnicza dama. Kiedy polscy archeolodzy zaczęli badać tę starożytną egipską mumię, wierzyli, że mają do czynienia ze zmumifikowanym ciałem jakiegoś kapłana. Dlaczego tak myśleli? Nie mam pojęcia, a media, które opublikowały tę historię, milczą na ten temat. Wyobraźcie sobie zdziwienie naukowców, kiedy zdali sobie sprawę, że to nie ksiądz, a nawet nie mężczyzna. Co więcej, zmumifikowana kobieta była w siódmym miesiącu ciąży. Naukowcy nigdy wcześniej nie znaleźli ciężarnej mumii, więc znalezisko to było wyjątkowe. Jakość wykonanej mumifikacji świadczy o wysokiej pozycji kobiety lub jej rodziny w społeczeństwie. Została starannie owinięta w tkaninę i wyposażona w bogaty zestaw amuletów. Kobieta w wieku od 20 do 30 lat była w około 26 tygodniu ciąży. Naukowcy mają teraz nadzieję dowiedzieć się, jakie powikłania ciąży były przyczyną śmierci matki i jej nienarodzonego dziecka, a może nawet znaleźć ślady prób zabezpieczenia powstającej patologii przez starożytnych lekarzy. Ponadto zabytek rzuca światło na niezbadany aspekt starożytnych egipskich zwyczajów pogrzebowych i interpretacji ciąży w kontekście starożytnej egipskiej religii. Przykładowo, dlaczego w czasie balsamowania zwłok nie wyjęto płodu? Jaki był status nienarodzonego dziecka w religii egipskiej? Z powodu tych jeszcze niewyjaśnionych kwestii nazywamy tę mumię tajemniczą damą. Pieczęć ametystowa. Archeolodzy podczas badań w pobliżu Ściany Płaczu na Starym Mieście w Jerozolimie odkryli pieczęć sprzed ponad 2000 lat. Pieczęć noszona jako pierścień przedstawia ptaka, prawdopodobnie gołębia, i grubą gałązkę z pięcioma owocami, którą naukowcy uważają za balsam z Gileadu, persymonę. Balsamum, znane po hebrajsku jako afersemon, nie jest wcale podobne do owocu, który znamy teraz jako persymona i jest opisywane jako cenna roślina, która może być używana do celów leczniczych, do robienia kremów i perfum i była używana jako jeden ze składników w kadzidle świątyni. To ważne odkrycie, ponieważ po raz pierwszy na świecie odnaleziono kamienną pieczęć z przedstawieniem słynnej rośliny wspominanej wielokrotnie w Biblii. Do tej pory mogliśmy o niej przeczytać jedynie w źródłach historycznych. Pod koniec okresu drugiej świątyni używanie kamiennych pieczęci było coraz bardziej powszechne, ale większość odkrytych do tej pory zawierały wizerunki roślin, które były znacznie bardziej powszechne w Izraelu w tamtym czasie, takich jak winogrona czy daktyle. Roślinie balsamu przypisywano właściwości magiczne i obrzędowe, dlatego używano jej jako składnika kadzideł świątynnych mniej więcej w czasie wykonywania pieczęci. Piramidy na dole Trójkąta Bermudzkiego. Trójkąt Bermudzki to znane i niezwykle tajemnicze miejsce na naszej planecie. To mityczna część Oceanu Atlantyckiego, z grubsza ograniczona przez Miami, Bermudy i Puerto Rico, gdzie zniknęły dziesiątki statków i samolotów. Niektóre z tych wypadków otaczają niewyjaśnione okoliczności. Istnieje dziwna teoria, która głosi, że naukowcy w 2012 roku odkryli na dnie oceanu tajemniczą strukturę,
wykorzystującą technologię nieznaną współczesnej nauce. Według badaczki dr Meyer Ferlach w centrum Trójkąta na głębokości kilku tysięcy metrów znajduje się kryształowa piramida o nieznanej strukturze. Zasugerowała, że piramida jest 3 razy większa od piramidy Cheopsa. Oceanolodzy twierdzą, że dalsze badania pomogłyby rzucić światło na niewytłumaczalne zjawiska w tym obszarze, jednak w tej chwili wydaje się, że jest to tylko internetowa opowieść, która sprytnie łączy ze sobą przekonania w 3 główne paranormalne tajemnice spopularyzowane w latach 70., a mianowicie piramidologię, kryształową moc, uzdrawianie i cudowny trójkąt bermudzki, który obejmuje wszystkie rodzaje niezwykłych wydarzeń w jednym obszarze. Jak w przypadku większości twierdzeń, musimy sięgnąć głębiej i dowiedzieć się, czy taki obiekt istnieje, a jeśli tak, to jaki ma to związek ze zniknięciami wewnątrz trójkąta bermudzkiego. Najstarszy palec w historii ludzkości. Zgodnie z przyjętą antropologią, najstarsza znana ludzka skamielina ma 2,8 miliona lat i pochodzi z Afryki. Jednak wiele odkryć, które po prostu nie pasują do narracji, podważa ten punkt widzenia. W połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych dokonano niezwykłego znaleziska. To formacja skalna, która łudząco przypominała skamieniały ludzki palec. Wcześniejsze skamieliny dinozaurów odkryte w tym regionie wskazywały, że formacja miała około 100 milionów lat. Początkowo społeczność naukowa nie traktowała tego poważnie. Myśleli, że to zwykły kamień, który wygląda jak palec i nie ma żadnej wartości. Jednak podczas analizy użycie skanów ujawniło jeszcze bardziej intrygujące wskazówki, w tym obecność kości, stawów i ścięgien wewnątrz palca. Zdaniem naukowców, chociaż tożsamości palca nie można przypisać żadnemu konkretnemu osobnikowi, ani nawet żadnemu gatunkowi, jest wysoce nieprawdopodobne, aby należał on do naczelnych. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, w jaki sposób skamieniały palec, który ma ponad 100 milionów lat, może nadal istnieć? Czy to możliwe, że 100 milionów lat temu na Ziemi istniał wcześniej niezidentyfikowany gatunek ludzki? Sensacja archeologiczna z Maroka. Międzynarodowa grupa archeologów pracujących w Maroku odkryła najstarszą na świecie biżuterię. Zestaw koralików z muszli datowany na około 150 tysięcy lat temu. 33 koraliki pojawiły się podczas wykopalisk prowadzonych w latach 2014-2018 w pobliżu ujścia jaskini Bismoun. Naukowcy wysnuli teorię, że koraliki te funkcjonują jako ludzka forma komunikacji niewerbalnej, aby zaznaczyć tożsamość lub przynależność. To odkrycie ma ogromne znaczenie dla historii ludzkości. Naszyjniki z koralików dostarczają informacji na temat ewolucji zdolności poznawczych i interakcji międzyludzkich panujących w Afryce Północnej w tej konkretnej epoce. Są to obiekty symboliczne, a symbole, w przeciwieństwie do narzędzi, mogą być przekazywane tylko za pomocą języka. Więc rodzi się pytanie, czy to odkrycie sugeruje istnienie języka używanego do komunikowania się między tymi grupami lub z członkami innych grup? Odkrycie nastąpiło po tym, jak archeolodzy w Maroku we wrześniu zidentyfikowali narzędzia do produkcji odzieży wykonane z kości sprzed 120 tysięcy lat. Ale czy dowiemy się czegoś o właścicielach tych rzeczy? Raczej nie. A szkoda. Ale możesz dowiedzieć się o wiele, wiele więcej, jeśli zasubskrybujesz nasz kanał i klikniesz łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.